Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym mini poradniku na moim kanale. Ostatnio ktoś prosił mnie, żebym nagrała poradnik, jak pobieram meble do Simsów. W sumie nie pamiętam, czy już nagrywałam coś takiego. Chyba pokazywałam tylko strony, z których pobieram. W każdym razie znalazłam chwilę, więc pomyślałam, że coś takiego krótkiego, prostego mogę nagrać. No więc tak, zaczynajmy od podstaw, czyli od stron, z których pobieram meble przeważnie. Meble i domy zaznaczę, bo też przy okazji pokażę może, jak się pobiera domy. Więc jest to strona Mod The Sims przede wszystkim. Jest to znany TSR, chyba każdemu znany. I jest to Lana na Tumblrze. Jak widzicie, trochę tego jest, bo się wydaje, że tylko trzy stronki, ale jak się przejrzy kategorie i tak dalej, to jest w czym przebierać, tak samo tutaj. No tak, zacznijmy od strony Mod The Sims. Tutaj, jak na nią wchodzimy, musimy sobie wybrać najpierw, że to chodzi nam o Sims 2 oczywiście. No i tutaj też mamy różne kategorie. Niestety wszystko jest po angielsku, więc trzeba się skupić, żeby wszystko dobrze pobrać i czegoś w czymś się nie pomylić, bo potem może nam coś nie działać na przykład, a my nie wiemy dlaczego. A czasem się zdarza, że po prostu czegoś nie pobierzemy, czegoś nam brakuje. Tak, tutaj mamy jakieś programy, tutaj mamy domy i parcele publiczne, tu są Simsy, Body Shop to są takie rzeczy, takie do kasa chyba, jeśli się nie mylę, czyli ubrania i takie różne dodatki. Tutaj mamy dobudowania, no i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nas interesuje właśnie tylko to dobudowania, bo chcemy meble. I tutaj mamy kolejne kategorie, jak to klikniemy, czyli ściany, drzwi i tak dalej. Aha, bo to do budowania, dobra, źle kliknęłam, bo do budowania chodzi o takie zewnętrzne właśnie okna, drzwi i takie różne rzeczy. Tak, a nam chodzi o to, co możemy kupić, czyli meble i tak dalej. No i tutaj mamy już tylko dwie kategorie, czyli pokoje i takie funkcjonalne meble, czyli nie wiem, funkcjonalne, co może być w Simsach, komputer, takie coś, co używamy, prawda? To wtedy jest funkcjonalne. No i cóż, mamy tutaj jakieś mebelki, no nie wiem, co wam pokazać, pokażmy pokoje. W pokojach mamy kolejne kategorie, kuchnie, salony, jadalnie, nie łóżka, tylko sypialnie, łazienki, jakieś biura, coś na zewnątrz, dla małych dzieci, dla pokój taki rozwijający umiejętności, zabawę, coś takiego. No ale może nie będę klikać poszczególnych, tylko pokażę wam tak z głównej strony, bo to tylko przykładowo. Ja oczywiście nie będę teraz nic do siebie ściągać, bo ja już nic nie ściągam właściwie po ostatnich moich przygodach. Na razie sobie odpuściłam mody. No bo niestety czasem się zdarza, że coś się psuje. Trzeba uważać, jak się ma tego za dużo po prostu. Także nie zniechęcajcie się od razu, po prostu musicie znać umiar. I sobie to mniej więcej ogarniać, żeby nie było bałaganu w tych modach. Na czym bym tu pokazała? Nie ma tu nic ciekawego. Tutaj też czasem sobie coś wpisuję, na przykład coś szukam. Nie wiem, szukam łóżka, to sobie wpisuję właśnie łóżko. Po angielsku oczywiście, bo inaczej się nie wyświetli raczej. Na przykład tutaj jest taki pakiet sypialni. I żeby to pobrać, trzeba kliknąć tutaj. Ale to są chyba tylko pościele, kolor pościeli. Tutaj jest nawet napisane, że to są rekolory. I żeby to działało, to też musicie mieć zainstalowanego tak zwanego cepa. Na YouTubie jest poradnik, jak to zainstalować i jak to działa. Osobiście zawsze jak sobie instalowałam, to oglądałam Miss Kremówkę, nie wiem czy kojarzycie, ale ona ma tam poradnik o tym cepie do The Sims 2, więc polecam, jakbyście mieli problem czy coś, bo już nie będę osobno nagrywała, skoro już coś takiego istnieje. No i cóż, żeby to pobrać, klikamy sobie tutaj. Druga pozycja to jest. I tutaj. Proszę bardzo, wyskakuje nam, żeby to pobrać. No i ja sobie to zapiszę na przykład na pulpicie. I tyle. Pobrało się.
cała filozofia. Trzeba tylko pamiętać, żeby właśnie czytać sobie te wszystkie rzeczy, co tutaj jest napisane. No nie musicie tak dokładnie, ale tak na oko, bo czasem właśnie jest potrzebny mesh. Czasem są tu dwa pliki, na przykład właśnie jeden jest, że to jest mebel, a drugi to jest mesh do tego mebla. I tutaj na przykład jest napisane, że tutaj jest zestaw 6 pościeli, czyli 6 wzorów, tak? Jeśli się nie mylę. Też nie jestem najlepsza z angielskiego, ale jakoś sobie trzeba radzić. No i tak, no i to było tyle, jeśli chodzi o tą stronkę. Chyba tutaj nie ma nic skomplikowanego. Wiem, że kiedyś trzeba było się tutaj zarejestrować, żeby móc korzystać. Ale jak widzicie, ja nie jestem zarejestrowana i pobrałam, więc nie wiem, czy to jest dalej aktualne, czy nie. W każdym razie, jakby kiedyś coś wam nie działało, jakbyście nie mieli do pobrania tutaj pliku, to znaczy, że musicie się zarejestrować na tej stronce i wtedy będzie wszystko okej, moim będzie wszystko okej. Taką mam nadzieję. No i to, jeśli chodzi o tą stronkę, to było tyle. Przejdźmy do TSR, to jest prościej chyba, chociaż może nie do końca, bo tutaj znowu często brakuje meszy i na to też trzeba bardzo uważać. Tutaj mamy wszystkie części Simsów, oczywiście nas interesuje dwójka i tutaj są również kategorie, więc mamy od razu, tu są obiekty, no, zawsze mi to znika. Tu są obiekty i tu są też zestawy, w zestawach też możemy sobie szukać, ale weźmy sobie w te obiekty. Ta strona zawsze mi się długo ładuje, więc nie macie się zniechęcać. Obiekty i tu też są chyba kategorie, tak, są kategorie. Wejdźmy sobie w meblowanie. No i sobie mamy. Na przykład, o, fajny żerandol. Fajny żerandol. Aha, no niestety tak się też czasem zdarza. Nie wiem, od czego to zależy, chyba za dużo osób to odwiedza czy coś, ale to po chwili przestanie tak ten. Spróbujemy jeszcze raz. No, chyba teraz wam nic nie pokażę, akurat w tym momencie musiało się to wydarzyć. No spróbujmy jeszcze na innym przedmiocie, ale no nic nie poradzę, siła wyższa. Ściągnijmy sobie tą lampkę. No, tutaj jakoś poszło. Aczkolwiek ta strona naprawdę chodzi okropnie, moim zdaniem. No ale okej. No i co tu mamy? Mamy naszą lampkę. I oczywiście patrzymy tutaj. Bo już widzę, że... aha, to jest zestaw. Właśnie, czasem mamy takie pojedyncze rzeczy, a jak tutaj sobie zobaczymy, to jest informacja, że ta lampka jest z jakiegoś zestawu. I sobie możemy wejść w to, żeby sobie ściągnąć na przykład cały zestaw mebli, a nie tylko jeden przedmiot. Może akurat nas zainteresuje to, co tam mają. O właśnie, mają tutaj takie lampkę, widzicie, że żerandol, taki mały pokoik właściwie urządzony i całkiem fajny, muszę powiedzieć. To jest mesh. Aha. Tutaj musimy sobie też sprawdzić, bo to jest mesh do rekoloru jakiegoś, więc to znaczy, że musimy ściągnąć. No i właśnie, czasem nie ma, nie działają niektóre rzeczy i jakbyśmy to ściągnęli, to chyba by nam nie działało w grze, bo nie mamy mesha. A jak chciałam zobaczyć, to jak widzicie, już zostało to usunięte. Więc no słabo. Ściągnijmy więc coś innego. Dlatego trzeba czytać. Wiadomo, nie każdy z angielskiego jest dobry, ale... no ja sobie czasem niektóre rzeczy tłumaczę po prostu w internecie, jak czegoś nie rozumiem. Lepsze to niż nic. Niektóre słowa są mi totalnie nieznane, więc różnie to bywa. Dobra, tu mam jakieś dziwne łóżko. Dobra, nie będę może szukała, ale tu jest, są rekolory, więc nas interesuje w sumie mebel konkretny, więc... o, tutaj też mamy, zobaczcie, kategorie w tych obiektach, zapomniałam pokazać. Na przykład weźmy coś do siedzenia. Weźmy to krzesło już. Otworzę sobie w nowej karcie, bo się boję, że znowu nie będzie działało albo coś. Miał być krótki poradnik, a już, kurczę, tyle trwa. No i tutaj też mamy ten rekolor cały. I też go nie ma. Świetnie. Widzicie, jak to jest?
Już wezmę cokolwiek, bo nie będę teraz tutaj przebierać w tych modach. No ale przy okazji widzicie, że trzeba patrzeć i sprawdzać wszystkie linki, które tutaj są podane, bo jest słabo. Nic nie ma. No i tu jest właśnie ten problem na TSR, że te mody chyba nie są aktualizowane już do dwójki. No i wygląda to jak wygląda. Trudno coś znaleźć praktycznie. A wiecie co zrobimy? Wejdziemy sobie w zestawy. I może coś prędzej wam pokażę. Chociaż powinniście wiedzieć już jak się pobiera z tej stronki, bo chyba pokazywałam jak się pobiera ubrania. Więc to jest ta sama zasada. Wszędzie to samo. Sprawdzamy czy są mody, sprawdzamy nie mody tylko mesze. Czytamy, pobieramy, tyle. Dobra, weźmy te obrazy. Mam nadzieję, że to będzie działać. O, patrzcie. Jest tylko, że to jest jakiś tam zestaw, ale już nie będę tego klikać. Tutaj też mamy takie zakładki, tu są pokazane wersje tych obrazków. No i tutaj jest zaznaczone, że potrzebujemy CEPA. Czyli, nie wiem jak to wyjaśnić, to odpowiada za możliwość zmiany kolorów, czy coś takiego. Dlatego musicie mieć zainstalowane to, żeby wam działało w ogóle. No i klikamy sobie download, czekamy 10 sekund. I właściwie tyle. Potem wam pokażę jak to wypakować, o ile będzie zapakowane. Pokażę wam też zaraz jak ściągam z tej strony dom, bo domy ściągam przeważnie z tej strony, bo akurat jeśli chodzi o domy, to jestem zadowolona. Zaraz wam pokażę. Tutaj daję sobie loc. No i mamy sobie domki. Tutaj jeszcze sobie możemy wybrać, czy to ma być apartament, czy to ma być jakiś biznesowy budynek komunikacyjny, czyli taki, no wiecie, publiczna parcela, coś takiego. Tutaj rezydencje, tutaj na studia jakieś te parcele i wakacyjne. Ja tutaj nie będę nic już klikać, tylko wezmę pierwszy z brzegu dom. Tutaj możemy sobie poglądać zdjęcia, ale tutaj przeważnie jest mało tych zdjęć, więc teraz za wiele się nie zobaczę. To jest opis tego domku. Aha, on jest chyba z tymi... On jest z modami, ale mody już są raz w tym pliku, więc nie powinno być problemu. Tutaj są wypisane też dodatki, które są użyte w tym domu. To też jest istotne, żeby wyglądał jak wygląda. Ostatecznie zawsze możecie sobie po prostu pobrać ten dom i urządzić go samemu. Zaraz wam też pokażę. Więc sobie pobiorę ten domek. Ale to najpierw skończymy pobierać, a potem wam pokażę dokładnie jak to się instaluje. Dobra, no to z tą stronką sobie też już skończymy na razie i przejdźmy w końcu do tej lany. Tutaj jak zwykle mamy pełno kategorii, tu są włosy, to nas nie interesuje, tu są takie do tworzenia simów bardziej rzeczy, na dole mamy właśnie do kupowania obiekty. Też mamy różne kategorie, tutaj są wszystkie meble, no weźmy na przykład sypialnię. Ja właśnie dużo rzeczy stąd ściągam, bo tutaj mi wszystko pasowało. Najlepiej, bo miało mesze i takie różne rzeczy i były też te meble takie inne niż na pozostałych stronkach, co mi się podobało. Co by tu wziąć? Chyba ja sypialnię kliknę, no dobra. Weźmy na przykład to łóżko, nie będę już szukać. I no i tutaj mamy na dole zwykle taki przycisk download i przenosi nas akurat tutaj do tej stronki. No i klikamy sobie. Proszę bardzo, cała filozofia. Może jeszcze jeden dla przykładu, nie wiem. Może coś dla dzieci małych. Patrzcie jakie są fajne rzeczy, te są... Nie wiem czy to działa w sumie. Czy to jest atrapa?
przykład taką kołyskę ściągnijmy. I tak tego nie będę instalować u siebie na stałe. O, tutaj na przykład nas przenosi do innej strony. I co my tu mamy? No, jak zwykle warto spojrzeć na tekst, czy nie jest wspomniane o jakimś meszu, bo czasem też trzeba pobrać mesz z innej strony i tak dalej, więc no, trzeba na to uważać. No dobra, to w takim razie kończymy z tymi stronkami. I teraz Wam pokażę, jak to wrzucić do gry. Okej, mam tutaj swój folder, gdzie zapisałam mody. No i cóż, zacznijmy sobie może po kolei. Co ja tutaj w ogóle naściągałam? Tutaj mamy, no tak. Tutaj mamy pliki w takim formacie PackAge, czy jak coś tam czytam. Mamy trzy pliki. I ja to robię sobie tak. Jak widzicie, to jest mój folder Downlands. Chyba wiecie, gdzie się wrzuca mody. Jak nie, to tutaj macie ścieżkę całą. Dokumenty, EA Games, The Sims 2, Downlands. I tutaj sobie wrzucacie wszystko. Ja mam to akurat w folderach, żeby mieć porządek. Więc sobie stworzę nowy folder, żeby po prostu sobie potem to wywalić. Piszę po prostu CC. No i okej. Sobie to otworzę i po prostu przeniosę sobie te mody do tego folderu. I tyle. Zmniejszę to. Tutaj kolejny plik. Tutaj mamy dom. Kurczę. Tutaj mamy dom i z domem już jest inaczej. Jak widzicie, mam taką ikonkę dziwną, bo to jest... potrzebujemy do tego Sims 2 Pack Installer, żeby nam się to w ogóle zainstalowało. Ja sobie to otworzę. I tak właśnie wygląda ten program. Jeśli go nie macie, a chcecie pobrać dom, to musicie pobrać również ten program, ponieważ bez tego nie będzie wam... No nie zainstalujecie domu. Bo domy są przeważnie właśnie w takich plikach pakowane i chyba w ogóle nie ma innych. Tylko są takie. No dobra, ale jak widzicie, mamy tutaj tak. Pierwsza pozycja to jest nasz dom. A reszta cała to są wszystkie obiekty, które są do tego domu potrzebne, które są urządzone, tak? To są meble z modów. No i to już wasza decyzja, czy chcecie je zainstalować, czy nie. Jeśli ich nie zainstalujecie, będziecie mieli po prostu zwykły dom, z tym, co tutaj jest właśnie na obrazku, ale no nie będzie tych rzeczy zawartości zmodyfikowanej. Będą albo zastąpione meblami z gry, albo nie wiem, będzie pusty, nie wiem. Ja nie chcę tych rzeczy, bo ja już więcej modów nie zbieram, więc sobie odklikuję wszystko, żeby mi się nie instalowało. Proszę bardzo. Dużo tego nie ma, ale i tak wolę sobie darować. I zostaje nam tylko pierwsza pozycja zaznaczona. Klikam sobie install. Proszę bardzo. I tyle. Dom zainstalowany. Powinien już być normalnie w grze. I tutaj kolejny. Robię tak samo, jak z poprzednimi rzeczami. Czyli przeciągam sobie i wrzucam. Tutaj również bez zmian. To żadna filozofia. Można też po prostu... czasem robię tak, że zaznaczam wszystko razem i daję sobie wypakuj pliki i tam wybieram sobie jakiś folder. Ale polecam jednak zaglądać do tych folderów. O właśnie. Bo tutaj jest kolejny folder, jak widzicie, ukryty. Widzicie? I jeśli wrzucicie folder do folderu, to już może Wam nie odczytać, tak mi się wydaje. Tak to działa w czwórce, ale nie wiem, jak to działa w dwójce tak naprawdę. Ale ja zawsze wolę sobie sprawdzić, co tutaj w ogóle jest. I wtedy sobie przenoszę pliki. Mogę zaznaczyć teraz. O. Proszę bardzo. Przeniosło się, czy nie? To już nie wiem. Tak, przeniosło się. No i tyle, moi drodzy. To są wszystkie mody, które dzisiaj pobrałam dla przykładu. Jak to się prezentuje? 47 aż ich jest, więc jak widzicie, niby nie pobieracie dużo, ale trochę się zbiera, bo to są i rekolory, i różne takie te, dlatego potem tworzą się problemy.
Tutaj mamy mesh, nawet jest napisane, więc tak. No i cóż, to było tyle. Jak widzicie, nie jest to nic trudnego, trzeba tylko uważnie czytać i pilnować, żeby były wszystkie mesze. Czasem też rekolory. Także, no. I niezbędne programy to jest CEP oraz Sim2 Pack Installer, który również pomaga nam ogarniać te mody. Mogę Wam też pokazać taki przykład, skoro już tutaj jesteśmy. To jest ten program, jak go otworzymy tak samego bez żadnych tych domów instalowania. No i tutaj mamy sobie właśnie nasz folder Downloads z The Sims 2 i te foldery, które w nim są. Na przykład sobie wezmę ten dzisiejszy. Otwórzmy to tak. Mogę sobie tutaj alfabetycznie poustawiać. Jak sobie klikniemy, to niby ma być podgląd, ale powiem Wam, że te podglądy są tutaj takie słabe i mi ciężko jest rozpoznać, które to jest, który to jest mebel, więc zwykle po prostu usuwam na czuja albo usuwam z gry. Ostatnio weszłam do gry i usuwałam pojedynczo wszystko i to jest naprawdę żmudna praca. Ale co tu możemy zrobić? Tutaj nam pokazuje na przykład, jak coś się świeci na czerwono, nie mam tutaj akurat takiego moda, to znaczy, że on bardzo ingeruje w grę. Na czym bym Wam to pokazała? Tu Wam pokażę. Widzicie? To są mody, które ingerują w grę. Czyli takie, które coś zmieniają poważnie. Na przykład ten desk lokator. Ja mam tak, że w rodzinie zastępczej szczególnie możecie to widzieć, że Simy wracają ze szkoły i odkładają swoje lekcje na dane miejsce. Czyli na biurko, tam gdzie im kazałam. No i to jest taka właśnie modyfikacja. I one są zaznaczone czerwono, że niby są trochę niebezpieczne i mogą psuć. No ale to już na własne ryzyko się robi. Także wiecie. Możecie tutaj sobie usunąć. O. Tutaj usunąć, tak? Bo tutaj, a tutaj przenieść na przykład jakiś plik. Na przykład sobie chcę usunąć to, więc sobie usuwam i tyle. Chcę sobie przenieść do folderu na przykład. Nie wiem, żaden mi tu nie pasuje, żebym sobie zaraz nie narobiła bałaganu. W każdym razie wybieracie sobie folder i wtedy nam się plik przenosi. Nie będę już pokazywać, bo nie chcę sobie robić bałaganu. No i w sumie tyle. Aha, jeszcze jedno. Jak na przykład się świeci coś na taki jasny róż, chyba to jest, to wtedy macie zdublowane te pliki, więc możecie jeden usunąć. No i w sumie to byłoby tyle, jeśli chodzi o ten program. Polecam, bo się przydaje, żeby mieć porządek w modach i żeby nie było jakichś większych problemów. Także tak, to by było na tyle. Trochę to jednak trwało, myślałam, że wyjdzie krócej, ale mam nadzieję, że chociaż komuś pomogło. No, także dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!